Cześć moi drodzy, dzisiaj z wami się podzielę. Zacznę od wersetu, który może wyglądać, że Pan Jezus powiedział rzecz niesprawiedliwą. To jest Ewangelia Łukasza 8:18. Baczcie więc, jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane, a temu, który nie ma, i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. Jak to jest? Kapitalizm. Kto ma, to będzie dodane, a kto nie ma, to będzie odebrane. Tak naprawdę tutaj chodzi o posiadanie Jezusa Chrystusa. Tak od razu sprzedaję tę informację, bo niektórzy lubią słuchać bardzo krótko i nie docierają do końca wypowiedzi, więc od razu sprzedaję tę informację. I Jezus powiedział to w kontekście siewcy, który wyszedł siać ziarno. Jak to wygląda? Mówi, wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, gdy siał, jedno padło na drodze i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je, a drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci, a inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je, a jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny, to mówiąc, wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Innymi słowy, to jest hebraizm. Jeśli jesteś studentem Tory, to zrozumiesz. 9 wers. I pytali go uczniowie, co znaczy to podobieństwo. A on im rzekł, wam dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego, ale innym podaje się w podobieństwach, aby patrząc nie widzieli, a słuchając nie rozumieli, a podobieństwo to znaczy. Ziarnem jest Słowo Boże. A tymi na drodze są ci, którzy wysłuchali, potem przychodzi diabeł, wybiera słowo z serca ich, aby nie uwierzyli, nie byli zbawieni. A tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzeni nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusu odstępują. A to, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy usłyszeli, ale idąc drogą wśród trosk, bogactw i rozkoszy życia, ulegają przyduszeniu i nie dochodzą do dojrzałości. A to, które padło na dobrą ziemię, oznacza tych, którzy szczerym i dobrym sercem, usłyszawszy słowo, zachowują je i w wytrwałości wydają owoc. Nikt też nie zapala świecy, nie nakrywa je naczyniem, ani nie stawia pod łóżkiem, ale stawia ją na świeczniku, ażeby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie miało być poznane i nie miało wyjść na jaw. Baczcie więc, jak słuchacie, albowiem temu, kto ma, będzie dodane temu, który nie ma i to, co sądzi, że ma, zostanie odebrane. Moi drodzy, Jezus głosił do Żydów prawdę przede wszystkim o sobie. On głosił różne nauki, wskazywał na różne rzeczy, ale przede wszystkim Jezusowi zależało, żeby Izrael uwierzył w Niego jako Zbawiciela, jako w Mesjasza, jako Bożego Syna. Bo od tego, czy przyjmą Jezusa, czy nie, zależy wieczne życie. Nie od wypełniania nauki, w sensie staraj się być dobry, czy staraj się robić to i tamto, wykonuj te i tamte rzeczy, tylko wiara w Jezusa Chrystusa zbawia. Nie wykonywanie pewnych rzeczy, tylko my wykonujemy pewne rzeczy, ponieważ uwierzyliśmy w Jezusa. Więc jeśli nie ma wiary w Jezusa, nie ma zbawienia. Jezus mówił o sobie. On mówił o tych, którzy słysząc słowo o Nim, który jest ziarnem, Jezus jest ziarnem. On mówił o sobie, jeśli ziarko pszeniczne nie obumrze, to plonu nie wyda. W Ewangelii Jana jest tak napisane. Jezus jest Słowem Bożym, ziarno i słowo. Jezus mówił o sobie, że On przyszedł jako słowo, które tak jakby było rzucone i wobec otwartych ludzi, wobec zamkniętych, wobec tak zwanych wieprzy, którzy mogli i podeptać i deptali słowo i wobec ludzi, którzy chłonęli słowo. Więc Jezus jest tym ziarnem, który padał na taki i na taki grunt. I przede wszystkim Jezus jest tym, w którego należy się uwierzyć. Dlatego w 16 on mówi, nikt nie zapala świecy, nie nakrywa jej naczyniem, ani stawia pod łóżkiem. W ogóle kto jest światłością, kto jest światłem? Jezus Chrystus. Stawia się świecę na świeczniku, krzyż wywyższony ponad ziemią, świecznik, na którym Jezus zawisł. Żeby wszyscy widzieli światło, którzy wchodzą. Kiedy ktoś wchodzi w chrześcijaństwo,
powinien wchodzić w wiarę chrześcijańską poprzez uwierzenie w Jezusa Chrystusa. Wchodząc w życie wiary, my nie powinniśmy wchodzić w społeczności pełne zakazów, nakazów, przepisów i tak dalej. Przede wszystkim człowiek, który wchodzi w Kościół, musi jakby czuć, odczuwać i widzieć Jezusa, że Jezus jest tym, który jest w centrum, który świeci. I dlatego tutaj dla głoszących to jest ważne, że nasze słowo, które głosimy z ambony, powinno być słowem wskazującym na Jezusa, opisującym Jezusa i przybliżającym nas do Jezusa Chrystusa. Zapewniam was, jeśli ktoś przybliży się do Jezusa, jego życie się zmieni, bo będzie miał w sobie siłę Ducha Świętego, która w nim wypracuje święte postępowanie i zachowanie. I dlatego 17 werset: nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione. Ukryty Jezus, który był niezrozumiały dla wielu, on będzie ujawniony. Ujawniony jako Boży Syn. On objawi się apostołom, on przemieni się wobec nich na górze przemienienia, gdzie zobaczą potęgę Jego, gdzie on będzie świecił jak anioł, Boży Syn, do którego przyjdzie Ojciec i przemówię: to jest Syn mój umiłowany, Jego słuchajcie. To do Niego przychodzili Żydzi i mówili: czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? To do Niego przychodzili z pytaniami, czy powinniśmy wierzyć w Ciebie? Zastanawiali się, czy coś dobrego może przyjść z Nazaretu. Widzieli cuda i mówili: nikt nie może takich rzeczy robić poza Bogiem jedynym i tak dalej. Masa pytań było w ich głowach. A Jezus mówi: ja wam ujawnię swoją istotę. Pokazywał cuda, których nigdy nikt w Izraelu nie dokonał. Trędowatych. W całym Starym Testamencie było opisane tylko uzdrowienie dwóch trędowatych, i to nie wśród Izraela, tylko ludzie, którzy byli, dwie osoby spoza Izraela byli uzdrowieni. Jezus uzdrawiał niemalże masowo trędowatych, czyli trąd, choroba, która powoduje zamieranie nerwów, tak że człowiek w ogóle nie odczuwa, że coś od niego odpada, że kiedy trędowatego potrąci samochód na przykład, to taka osoba może nawet nie poczuć, że coś z nim się dzieje. Straszna choroba. Jezus oczyszczał takich ludzi jako świadectwo tego, że pośród was jest Syn Boży. On przede wszystkim mówił tutaj o sobie. Słowo, które w nas powinno wzbudzać wiarę i miłość wobec Jezusa Chrystusa, żeby On nam się objawiał. Dlatego 18 werset się kończy tak: baczcie, jak słuchacie, albowiem temu, który ma, będzie dodane. A co ma? Ma Jezusa. Ten, który uwierzy w Jezusa, na to wszystko będą dodawane różne błogosławieństwa. A temu, który nie ma, nie ma Jezusa. I to, co sądzi, że ma, co sądzili Żydzi, że mają. Oni mówili: my mamy Mojżesza, my mamy prawo, my mamy pismo, my mamy tradycję, my mamy. A ty kim jesteś? Mówi, że Abrahama znasz. Kim jesteś? My mamy. I on mówił do takich Żydów, którzy tak właśnie myśleli, a ci, którzy sądzą, że mają, nawet to będzie odebrane. Apostoł Jan w pierwszym liście Jana 2:20 na przykład powiedział: a wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Czyli każdy, kto ma wiarę w Jezusa, każdy, kto ma Chrystusa, ma to Chrystos, to jest słowo, które znaczy namaszczenie, i ono w różnych jakby formach
Chrystus, Chrystus oznacza pomazaniec. Każdy, kto ma pomazańca namaszczonego, ma namaszczenie. Ja mówię, każdy, kto wierzy, jest namaszczony. Jesteś, jeśli jesteś wierzący w Jezusa, jesteś już namaszczony. Nie musisz kupować namaszczenia. Masz namaszczenie, bo wierzysz. 27 dodaje w tym samym rozdziale, ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, by was ktoś uczył, lecz jak namaszczenie Go poucza was o wszystkim, jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w Nim trwajcie. I 28 uzupełnia tę myśl, a teraz dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed Nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu Jego. Trwajcie w Nim, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, Paweł biegu dokonał, wytrwał w wierze w Jezusa jako jedynego Zbawiciela, jedynego Pana. Trwamy w Nim, bo w Nim już mamy namaszczenie. A jak trwamy w Jezusie? Wierząc w Jego nieustającą, doskonałą ofiarę, dzięki której jesteśmy święci, uświęceni. Jeśli masz Jezusa, będą ci rzeczy dodawane. Będą ci błogosławieństwa dodawane. Zdrowie, powodzenie w różnych sytuacjach życiowych, wolność od różnych nałogów, grzechów. Bóg będzie dodawał ci, bo kocha swoje dzieci i nie chce, żeby Jego dzieci były miotane przez życiowe porażki i diabelskie pułapki. Niech Cię Bóg błogosławi i modlę się o Twoje zdrowie, o Twoje podniesienie w Jezusie Chrystusie. Niech moc Jezusa będzie z Tobą. Amen.